Szczęść Boże. Bardzo serdecznie Was, moi drodzy, witam. Dzisiaj mamy 4 marca, święto świętego Kazimierza Królewicza. Jest on patronem Polski, jest patronem Litwy, jest patronem również i młodzieży polskiej. Rekolekcje, moi drodzy, to jest etap przygotowywania się do świętości. Przygotowuje się na spotkanie z Chrystusem, przygotowuje się równocześnie do świętości, kroczę tą drogą powołania, drogą formacji. Rekolekcje z natury są ukierunkowane na świętość, na zdobycie świętości. Ale wiemy, że trzeba właściwie się przygotować. W życiu tak jest, że do wszystkiego trzeba się przygotowywać. Nie można bezczynnie siedzieć i czekać na owoce, na cuda z nieba, jeżeli człowiek się nie zaangażuje. Jeżeli się człowiek nie zaangażuje, podobnie jak w Ewangelii dzisiejszej, jeżeli nie przepasze swoich bioder, jeżeli nie zatroszczy się o pochodnie w rękę, jeżeli nie zatroszczy się o odpowiednie światło, wiedzę, mądrość, to przygotowanie będzie marnym przygotowaniem. Do wielu rzeczy się przygotowujemy, powinniśmy się przygotowywać, ale wydaje się, że takim najtrudniejszym przygotowaniem to jest przygotowanie do świętości. Dla nas, ludzi ochrzczonych, wierzących, praktykujących, ta troska o świętość powinna być troską o największą wartość, jaką człowiek może doświadczyć, bo świętość to zjednoczenie z Bogiem, który jest miłością. Popatrzmy na przykład świętego Kazimierza. Mógł wygodnie siedzieć na kanapie królewskiej. Mógł korzystać z tego życia królewskiego. Był królewiczem. Ale jednak nie uległ tej pokusie. Przygotowywał się na spotkanie z Chrystusem. Ludzie myśleli, że przygotowują go na bycie dobrym królem. Ale on wiedział, że najważniejsze przygotowanie, wcale nie najłatwiejsze, to jest przygotowanie na spotkanie z Chrystusem. To jego właściwe czuwanie przez modlitwę, to jego zaangażowanie w troskę o świętość. Moi drodzy, pamiętamy może ten obraz, który przypisuje się świętemu Kazimierzowi Królewiczowi, kiedy wczesnym rankiem pielgrzymował, wędrował od kościoła do kościoła w Krakowie. Kościół, gdy był zamknięty, to Królewicz cierpliwie klęknął, modlił się na progu kościoła, czekał na otwarcie. Moi drodzy, dzisiaj Ewangelia mówi o gotowości, mówi o dobrym przygotowaniu, ale jest również przestrogą, żeby nie ulec zniechęceniu, nie ulec wygodnictwu, nie ulec pokusie wycofania. Do odważnych świat należy, to jest prawda. Świat należy i świętość do ludzi odważnych, tych, którzy nie bali się trudu, nie bali się zniechęcenia, nie ulegli zniechęceniu. Moi drodzy, pragnę na zakończenie tej mojej refleksji. Wybaczcie, być może ona jest jaka jest, ale chcę mówić z serca, chcę mówić przez siebie. Nie chcę się wymądrzać, bo nie stać mnie na to. Ale chcę powiedzieć, czy podpowiedzieć, albo może nawet podzielić się, jak ja staram się jako ksiądz, jako Michalita, iść tą drogą świętości, doskonałości, powołania. Jak ja staram się przyjmować takie podpowiedzi pojawiające się na drodze, jak rekolekcje, jak przykład świętych, dzisiaj chociażby święty Kazimierz Królewicz. Moi drodzy, pragnę się podzielić taką refleksją, do której ja dorastam, ale też chcę, aby była dla mnie tą podpowiedzią i staram się w jakimś stopniu tak postępować. Pragnę, moi drodzy, aby w moich relacjach z innymi, aby zawsze człowiek był najważniejszy, nie to, co jest związane z rzeczą. Staram się być jako człowiek, jako Michalita, zakonnik, ale przez pryzmat ubóstwa uważam na to, co jest związane z mieć. Staram się, chociaż różnie wychodzi, aby to, co związane jest z duszą, z formacją, z troską o świętość, wyprzedzało to, co jest związane z materializmem, z sukcesem, z poklaskiem.
ale również świadom swoich grzechów. Wiem, co to jest miłosierdzie. Często je przyjmuję. I chcę, aby zawsze w moim myśleniu zawsze miłosierdzie wyprzedzało sprawiedliwość wobec drugiego człowieka. Moi drodzy, krótko staram się żyć, aby człowiek zawsze był przed rzeczą. Aby być było przez mieć, aby dusza była przed ciałem, aby miłosierdzie było przed sprawiedliwością. Staram się, bo jestem świadomy, jak wiele mi jeszcze potrzeba. Jestem świadomy, jak wiele niedoskonałości jest jeszcze w moim czuwaniu, w przygotowaniu, w przepasywaniu się, w trosce o to światło, tą pochodnię. Chcę być uczciwy w tym, co mówię. Daj, Panie Boże, aby ten czas formacji, przygotowania tego życia według wartości, ku wartości najwyższej, jaką jest Bóg, okazał się dla mnie kiedyś skuteczny. Serca chcę tego, mając przed oczyma świętego królewicza Kazimierza, mając w myśli ten czas rekolekcji, serca tego każdemu z Was, ale z wielką troską i o siebie życzę. Amen.